Może przydarzyć się Wam choroba, przeziębienie, utrata sił, utrata mocy. Gorszy czas, jeśli chodzi o zdrowie, o energię. Przychodzi jakaś wiedza. Jakaś bardzo ważna wiedza, pewna, jakby to były jakieś wyniki badań. To jest związane z kartą zdrowia, gdzie jest brak tego zdrowia. Przychodzą jakieś wyniki badań, bo to jest pewna, sprawdzona, udowodniona wiedza. Mężczyźni z boku przyglądają się temu, co tutaj się dzieje z waszym zdrowiem. Ale mężczyźni to odwróceni królowie pieniądza. To oznacza, że oni wspierają tutaj wasze finanse w związku z tą utratą zdrowia. Więc panowie tracą pieniądze, bo przekazują je tutaj dla was, by pomóc. Panie tutaj mają problemy. Odwrócone królowe sił, czyli brak harmonii, brak równowagi, właśnie brak energii, wielki chaos w działaniu. Ta choroba, ten brak energii mocno namiesza w życiu pań. Ale pojawia się pewna pomoc, pewna otucha. Popatrzcie, dusza, światło, piękne istoty pukają do waszych drzwi. Tutaj, tych kobiet, do tych pań. Pytanie tylko, czy panie otworzą te drzwi? A tu jest problem, brak komunikacji. Popatrzcie, że ta karta wskazuje odwróconego Archanioła Gabriela, który odpowiada za komunikację. Ona wskazuje właśnie za tę wiedzę w związku z waszym zdrowiem. Czyli przyjdzie wiedza, ale wy albo sami nie będziecie chcieli jej przyswoić, zaakceptować, albo nie będziecie potrafili dogadać się z lekarzem, czy też innymi ludźmi, nie będziecie potrafili przekazać im tej wiedzy, albo nie będziecie chcieli im powiedzieć o waszej chorobie. Panowie, tutaj się pokazujecie, dla was jest czas, by założyć własny biznes, by zastanowić się nad tym, co potraficie, czego pragniecie, jaka praca sprawia wam radość. Mistrz artystów to jest praca, która także pochodzi od duszy. Ta karta ma was zachęcić do tego, byście zakładali własną działalność. Ona w przyszłości przyniesie wam owoce, będziecie pracować u siebie, robić to, co kochacie i jeszcze na tym zarabiać, ale trzeba wykonać ten pierwszy krok i to jest właśnie ten czas. Popatrzcie, że brakuje wam jakby tutaj trochę pieniędzy w miejscu, gdzie teraz jesteście. Załóżcie waszą własną działalność. Jeśli chodzi o miłość, panie tutaj pogrążone w chaosie, a panowie odwróceni królowie miłości, panowie jakby odchodzą, skupiają się na innych rzeczach, odchodzą na bok. Po prostu źle im w tym momencie przy tych kobietach, które są teraz w takim chaosie pogrążone. Jest karta ryzyka, że to wąskie okno czasowe, by założyć tą własną działalność, że jednak nie zostanie spełnione, że jednak tego nie zrobicie, że ta możliwość po prostu wam ucieknie, a wy, tak jak borykaliście się z różnymi trudnościami finansowymi, tak pozostanie, ponieważ nie odważycie się na ten ruch. Zastanówcie się nad tym, warto zdecydować się na ten ruch. Przyniesie to wam wielkie korzyści. A panie, niech przestaną unikać pewnych tematów związanych ze zdrowiem, niech szczerze porozmawiają ze swoim lekarzem, z samą sobą, ze swoimi bliskimi, bo to otworzy furtkę. To jest to światło, które puka do waszych drzwi, by wam pomóc. Jeżeli będziecie ukrywać wiedzę, mówić nieprawdziwą wiedzę, no to wtedy i pomoc nie przyjdzie do was.